rozpoczynam montaż poszczególnych elementów w ciągniku C330 i tak mnie tknęło, gdyż jest spora różnica w tych dwóch częściach. To jest oczywiście nowa łodnica, zakupiona bodajże za 440 zł, a tam mamy chłodnicę starą, którą wymieniamy, gdyż jak widać, no jest w takim stanie, a nie innym. Z bliska może pokażę. Tu się odlutowało ogólnie i tu jest zniszczona. Ogólnie nie ciekła, no ale w stanie, jak widać, jest takim średnim. I teraz zauważyłem, że jest bardzo duża różnica wagowa między tymi częściami. Mam tu taką wagę zawieszaną i sobie zważymy, ile ważą te części. Może to. Nie wiem, czy będzie widać. 6 kg, tak? 6 kg. Damy ją może tu, bo będziemy ważyć drugą. To zważymy. No niestety ta część odpadła. Spróbujemy złapać może tu. O, osiadło ładnie. Myślę, że będzie siedzieć. Czekajcie, bo nie zresetowałem wagi. Jeszcze. 0,0. 0,0. Jedziemy. 11,3. Oczywiście w tej chłodnicy jest sporo osadu. Na pewno jest w niej sporo osadu, takiego rdzawego. Ale na pewno nie jest go drugie tyle. Na bank nie jest go drugie tyle. To widać nawet po strukturze tych radiatorów. Chyba, że są po prostu zaśniedziane, zabite jakimś kurzem. I też ten kurz może robić masę. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta część jest taka jakby solidniejsza i na pewno nie wyginała mi się w rękach tak jak tamta, bo tamta mi się po prostu wygina w rękach. Dosłownie, no jest dużo lżejsza i mi się tak w ten sposób tutaj wygina. O. A na przykład ta, bo ta ma urwany ten. No, ta no na pewno mi się nie wygina jak tamta. Tamta jest taka elastyczna jakby, delikatna. Widziałem gdzieś na YouTube w Pakistanie, gdzieś chyba odnawiają chłodnicę. Ogólnie można to rozebrać, tu rozlutować, ściąga się tą czopkę i z dołu chyba też. Musiałbym jeszcze popatrzeć na ten filmik i przepukuje się tutaj te otwory, o, bo tam są otwory i to są te piony, o, te piony, z których przemieszcza się ta woda, ten płyn, znaczy się, a to są te blaszki radiatora, które oddają to ciepło w momencie, gdy przechodzi powietrze przez chłodnicę, bo jak jedziemy, no to wieje. No, takie przy okazji skrót działania chłodnicy. Dobra. No, co tu jeszcze? Ta chłodnica oczywiście miedziano-aluminiowa, bo by się to zaraz zardzewiało. Także podobnie jak i ta. Tak? Tutaj jest cała miedziowa. No, ta może być całutka miedziowana. Miedź. Aż z ciekawości sprawdzimy. Tak jest, chociaż to może być mosiąg. Niekoniecznie to, ale to jest na pewno jakiś metal szlachetny z tych
takich bardziej szlachetnych metali. Bo taki żółty jest. Tak z ciekawości. Zobaczymy, też mają. Amelinium pewnie. Na bank. No, dokładnie. Tyle z porównania chłodnic.